pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Bądź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Odpoczynek roczny dać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Na chwilę przerwiemy nasze rozważania modlitewne, aby poprosić księdza biskupa o poświęcenie tej nowo wybudowanej bramy naszego cmentarza. Jako pierwszy biskup ksiądz przeszedł przez to miejsce. Panie Boże Wszechmogący, który każesz nam uświęcać pracę ludzką, proszę Cię, z raju kwitość Twojego błogosławieństwa na to miejsce, że dzieło przez tę bramę zdają sobie sprawę także, że kiedyś czeka nas przekroczenie bram tych niebieskich wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Który umarłeś na krzyżu, aby przywrócić wszystkim utracone życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjdziesz sądzić i nagradzać żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który przygotowałeś swoim wiernym mieszkanie w niebie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów i poprzez nasze pobożne modlitwy dostąpił miłosierdzia, którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dobry jest. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.
Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jeszcze raz z wielką radością dziękuję księdzu biskupowi za te wspaniałe przeżywania tego dnia zadoszłego. Ocenę Barona aż do Polskiego. Moja kochana, że teraz chrześcijanin tutaj na tym naszym cmentarzu swoją modlitwą i obecnością. Ale również i swoją pracą, trudem ofiarnym. A tę ofiarę finansową, którą myślę wykonać tego dzieła. Wszystkim składam serdeczne pocałunki.